A kim wy jesteście? Nie znam cię. Ani cię. Ani to bardziej cię. Więc... Witam was wszystkich na moim nowym kanale. Jestem Nabi. Witam na kanale Raczkujmy z Nabi. A my jesteśmy Fallout Shelter. Witam was rano. Jest bardzo wcześnie. Ja już mam dosyć. A co za tym idzie? Czemu mnie tamten koleś wrócił? No zaraz się okaże. Czego this one? Dobra, mamy Maria Parker. Zmienimy im imię na Paria Marker. A kurde, lubię to. Paria Marker. Zastanawiacie się pewnie dlaczego. Nie, ja mam swoje zwyczaje, bardzo lubię zmieniać imię, nazwisko. Imię, nazwisko, tylko ogólnie litery. W wszelkich rodzaju słowach. Przekładać ich kolejność. Żeby było śmiesznie. I świetnie. Dobra. Christina Parker. Pristina Harker. Pristina Charker. Może być też ładnie. Okej, dobra, wróćmy do tego, że chciałem zobaczyć, jak tam nasz storage. Mamy 30 wolnych miejsc, powinno starczyć. Bez problemu. Collect. Deborah X Pompa. Deborah Pompa. No matko, to jest... Ale to jest akurat głupie. Deborah. Halo, ha. Fajnie. Dodaj krzyżowa to jak X. Jak kropka, okej. Okay. Pompa. To też może być pompa konkretna. Dobra, Brian Christ, zbierz to, co zabrałeś. Zobaczmy. Okej, ale zanim zobaczymy, jak tam poszło naszemu towarzyszowi. Przyjmijmy parę osób. Sprawdźmy, co tutaj się dzieje. Kolejne osoby mają trochę inta więcej, kolejne osoby mają więcej percepcji. Wciul osób ma więcej siły. To o to chodzi. A także zaatakowana z Radrocze. Górze! Mamy broń, mamy więcej broń, więc musimy się bawić. Cały wąt uzbrojony. W przypadku ataku nieprzyjaciół. W sumie możesz tu zostać. Będziesz się nazywał. Jak się to nazywa? Kurczę, no, nie odchodź. Właśnie powinieneś mieć percepcję zwiększoną. Czy mamy coś na percepcję? Oh yeah. Percepcja, może być. No to sobie tutaj czekaj. I chyba obchodzi, co ty kurde chcesz od życia. Okej. Kolejny room. Kolejny room otwarty. Lunch. Zwiększamy luck. I powiem wam, co odkryłem. Jaką bardzo ciekawą rzecz. W mojej grze na telefonie, w tej samej, mam postać, która ma luck na 9 poziomie. To znaczy, że mogę robić rush z 4% porażki. Co za tym idzie? Ja pierdzielę. Po co wtedy mam mieć ludzi w tym i w tym pomieszczeniu, w Medbayu i Science Labie, skoro mogę wysłać tę osobę, zrobić 3-4 rusze, wyjść tu, zrobić 3-4 rusze, zostawić, mieć trochę med steampacków i radawayów, wrócić za pół godziny, czy tam za 15 minut, zrobić znowu to samo, bo znowu będę mógł zaczynać od zera. Więc po co mi tutaj ludzie? Więc bardzo fajnie można zainwestować jedną osobę, która już ma dosyć wysoki lag i ją wykoksać tak turbo totalnie. Ja mam taki pomysł, tylko ja mam ochotę trochę poszerzyć moje włości w dół.
bo niedługo będą problemy z ilością mieszkańców. Będzie trzeba robić zaraz to. O, właśnie widzimy. Mamy problem z prądem. Z prądu coraz mniej, znaczy więcej potrzeba. Więc nie chcę póki co robić tego budynku, bo wystarczy, że to już są problemy. Dobra. Tutaj są problemy. Nie mogę sobie rozwinąć do trzeciego poziomu. Tak samo tutaj nie mogę rozwinąć do trzeciego poziomu. Tak, tutaj zrobiłem zdeczka lipę. Ale spoko. Tutaj rozwinę i tu rozwinę. Ale teraz zobaczmy, co się dzieje u naszego. Oh yeah. O, będą się ruchać kolejne. Parker, ty. Kurde, byku! Stary! To się ty ruchasz, co popadnie. Czy to wpadnie, czy nie wpadnie, ruchasz, co popadnie. Ale zobaczmy, co tam u naszego Adama Clarki. Chuj, nice. Forked laser. Zobaczmy, czy. No, ogólnie spoko. Z 10 na 10 wychodzi nagle z 6,8. Dużo kapsli. Jestem za tym, żeby go podtrzymać jeszcze trochę. Weźmy do wieczora. A potem wrócić go z powrotem i dostać go za 12 godzin. 24-12 jest ok. Tak sądzę. Ok. Have four female while pregnant. Fajnie. Okej, okay, ty co, w czym jesteś dobra? W jedzeniu. To zasuwaj do góry. Dobra. Nie, żebyś ty była pregnant, ale nieważne. Osoby z innymi nie są potrzebne, więc idziesz tutaj. Możecie się chętożyć. Pokażcie mi, jakie mam zadania. Self-5 Dweller Outfits. To nie powinno być trudne, chociaż nie chcę tego specjalnie robić. Outfits. One się mogą. Zwłaszcza ten. Znajdźmy jakąś osobę z dużą ilością szczęścia. Intelligence, agility, luck. Kevin. Gdzie. Kevin, a w zasadzie Nancy. Nancy. Ewentualnie ta. No, mamy tutaj 3. Ten ma 4. Więc mogą być lepiej. Co ty tutaj robisz? Co ty, gdzie ty kurde jesteś? Jesteś tutaj. Masz sporo charyzmy i inta. Czemu ty tutaj jesteś? Ha, bo na gwałt potrzebowaliśmy ludzi do tego. Dobra. To jesteś ty? Nie, to jesteś ty. Więc ty robisz mi taką małą zwałę. Pyk. Zmiana. 3. Idziesz w dół. Zamiana. Żeby nie było. Ty zakładasz coś z dużą ilością siły. Myk. Spoko. Mamy się zamieniać miejscami, prawda? Tak. W momencie, gdy ja z jednego punktu do drugiego przekładam osobę, one zamieniają się miejscami, więc niech na górze. Bardzo dobrze. Jest ok, tu jest ok. Tutaj ludzie ćwiczą. Ile masz siły? Mało. Ile masz siły? Lepiej. Dobra. Na razie jesteś turbokoksem. Masz string 4. Fajnie. A tutaj co się dzieje? Robić, nie obijać mi się o biboki, głupie pedały. Jezus, co to ma być? Ile ty masz tutaj? Masz sporo charyzmy. Siła i endurance, okej. Ty masz czego? Percepcja i endurance, to jest okej. Gdybym tutaj potrzebował kogoś do endurance, to założył, ale nie potrzebuję. Mogę co najwyżej dać jakiejś paruwie, która nie ma siły jeszcze. Leather. Spoko. Tutaj. Okej, okay. To się przyda mimo wszystko ludziom z percepcją. Z charyzmą. Może ty jesteś turboruchacz, czy to co? Level up. Ja nie mam ochoty sprzedawać rzeczy, więc ja wywalę ten quest. Bo. Głupi. No bo jest lekko głupi. Dobra.
Co ja chciałem zrobić? Mamy tutaj. Ile mam brakuje tutaj osób? Brakuje nam jednej osoby. Potrzebowałbym jeszcze jedną osobę. Ona ma całkiem spory strength. Chyba nie ma takiej. Hola amigo, typowy Polak. Zmieniam ci imię. Nazywasz się... Lukasz... Magazynnictwa. Z Łukaszem magazynnictwa. Ok. Nie, sorry. Janusz, jaki jestem głupi. Janusz. Janusz. Brawo, brawo. Brawo nam jest głupim głupkiem. Dobra, prąd, prąd. Muszę nawet bardzo mocno przed dobrym się rozwinąć to do dostępnego poziomu. Chcemy to zrobić? Pewnie, że chcemy, tylko musimy teraz trochę poraszować. No, woda już nam troszkę spada, więc możemy zrobić jej raszek. Masz ile laku? Masz dużo charyzmy, masz dużo laku. Ile tego jest? Lak plus 4 plus 3 to jest 7. Jak... Kurde, może bym wybudował kolejny budynek. Nie. Ja jestem... Ja, wiecie co? Wydaje mi się, że tego typu budynki... No, w ogóle głupio trochę zrobiłem. Mogliśmy zrobić w ten sposób, że buduję budynki 3, 3, 3, 3, 3. To tutaj same trójki, a tu obok dwójki, typu właśnie siłownia, strzelnica itp. Spoko. Ja się poprawię, tutaj będzie dwójka, no tutaj już nic nie poprawię, bo tutaj mogę zrobić tylko jedynkę. Więc no, ja już trochę tutaj schrzaniłem. W przyszłości gra może mi spadać figle. Mamy tu tylko 25, a tutaj mamy 52. A ty co tutaj zwiedzasz? Chciałbyś coś poćwiczyć? Ty może byś poćwiczył Endurance, skoro i tak cię nigdzie w tej chwili nie wysyłam. Endurance ci się przyda. Tak samo tamtej typiarze. Właśnie tobie. Tobie się bardzo mocno przyda percepcja. Jak tam u was percepcja? Możecie niedługo iść robić wodę? Świetnie, to masz całkiem sporo percepcji. Mógłbym tutaj wymienić jakieś totalne lamy za ciebie. Okej, okay, pyk. Czy ty jesteś totalną lamą? Ja jesteś totalną lamą, więc po prostu wymienię. Słodko. Janusz, to co ty robisz? Ziomi do magazynu, kurde, zarządzać. Dobra. Ten odcinek może być nudny, bo specjalnie wstałem rano, żeby nagrać, co tutaj się działo. Ale zobaczmy, kurde. Because his dog repairing apart a corpse. Because he's moving in. Ready to attack. Because dog bit me before I could react. I'm hurt and running. Suffering 7 damage. Ernst, to się... Kurde. Ty co ty masz za gnata? O kurde. Hardened Flamer. Dopiero skumałem się, że on ma inną broń. Uuu, stary, rządzisz. No przecież to odrzucił. Ale jaką broń znalazł. Yeah! Okej. Wiesz co? Ja się chyba cofnę. Zobaczmy, którą ja mam na blacie. No co? Nie będzie wrócił. Za 7 godzin. Kurde, bym wysłał go, ale... Nie, niech wraca. Następny temat. Okej, skoro już mam tutaj dodatkowe zasoby, etc. Fajnie, wszystko cudnie jest. Mulrats attack! Właśnie, chyba nigdy nie widzieliście, jak mnie atakują te... szczury. Mulrats. To szczury. Wierzycie, to jest gotika. Identyczne.
Kurde, nasza krytość rozwija, jest nas coraz więcej. Na razie największe problemy mamy z prądem, bo wykorzystuje dużo pomieszczeń, które są puste. Prąd działa, prąd mi wchodzi, jest ok. Wydaje mi się, że więc trzeba zrobić jeszcze jedno pomieszczenie, albo to rozwinąć. Za ile to potrzebujesz pieniążków? Myślę, że zostałem w sumie to, ja tylko sprawdzić. 1120. Ej, to nie jest dużo. Jakby była tutaj jeszcze jedna osoba z siłą. Przydasz się w końcu. Idziesz. 4 to jest ok. No dobra. Mamy 4 osoby, wy tam ćwiczcie. Potrzebujemy na razie wegetacji, tak żeby tutaj osoby przygotowywały się na wszelaką ewentualność. Nie wiem, agility mógłbym zostawić na spokojnie. Chcę mieć tutaj te piary od Inta, które będą kurde turbo genialne, żeby one tutaj się wszystkim zajmowały. Chcemy dobić do tego 1200, więc sobie zrobimy kilka raszy. Świetnie. Pieniążki. Jak wam idzie? No dobra, nie, 60%. Ale idzie. Jak rakieta. Świetnie. Fajny raprum. Ja bez problemu robię wszystkie, co mają powyżej 30. Bo nie, mój patrz, bo szansa, że coś zostanie. Szkoda, co z tego, że tam miałem 40, to miałem 20%. Co za różnica. O, idzie się ruchać. Dobrze. Dobrze, Parker. Kurde. Ty, koksie jeden. Koksie na detoksie. Okej, chcemy jeszcze te 120, tak? To było... Aha, nie mogę sprawdzić. Okej, zmiana kobiety? Od czego to byłaś? Byłaś od Inta. No to spadaj tutaj z powrotem. Dobra, tutaj już nic nie robię. Są dwie kobiety w ciąży, co jest bardzo złe. Nie warto robić... raszy, kiedy są kobiety w ciąży, bo one zaczną spierdzić. Fuck, what? Widzicie, o, od razu. Jestem w ciąży, nie będę nic robić. Jestem kobietą z telefonu. Dobra, mamy jedzonko. Coś tam. Wiecie co? To chyba pora na otworzenie lunchboxa? Co wy na to? Otwieramy. Kolejny opening. A ciemno. Może będzie coś wartego uwagi. Pierwsza karta. 100 kapsli. Zajebiście. Druga kapsla. Druga. 50 jedzenia. Chujowo. Trzecia karta. Hej. Medieval Ruler Outfit. Zajebiste. Ładnie wygląda. Podoba mi się w ogóle szata graficzna tej gry. Bardzo przyjemnie przedstawiają właśnie postaci, karty. Kurde, wyglądają właśnie jak te właśnie ludziki, które można było zbierać w Falloutie 3. A i typowo jak właśnie ta postać, do której były zawsze robione animacje, czy... No dobra, wiecie mi o co chodzi. Chodzi mi o tego tutaj gościa na dole, tu, o, tak. Że wszystko tak wygląda, to jest świetne. Dużo percepcji, dużo charyzmy, mało laku. Dobra, przyda się. Zajebiście. Johnny Hicks. Jakiś kozak. Bardzo się cieszę, że mamy postać. Natomiast przyda się to komuś dać tutaj z percepcją. Ktoś, kto ma dużo percepcji, chociaż tak patrzę, no tutaj chyba już nie ma znaczenia, kto ile ma percepcji. Bo nikt nie ma za dużo. Ty masz dużo, więc... Czemu nie mogę tobie dać? Mogę dać tylko facetowi? Ja. Okej. Siemka, witam. Wow. Ej,
No i dostał ten ważny moment, co rozwinąć. Ile tutaj są? 250. Za dodatkowe dwa miejsca. Wow, dzieci czekają z urodzeniem się, aż będzie kurde miejsce, bez przesady. Ile teraz mam miejsca? Dobra, jest full, dzieci będą czekać. Muszę to tak czy siak szybko rozwinąć. Kurde, głupio. Trochę głupio. Kurde, no nie wiem. Nie wiem, co teraz zrobię. W ogóle chciałbym pieniążki, nie bardzo mogę na raszach to zebrać teraz. Bo wszystko mam na wysokim poziomie porażki. Cóż, najwyżej zrobimy to później. Do zobaczenia w następnym odcinku. Zostawcie lajka, napiszcie komentarz i pamiętajcie, że jesteście nowi. Trzymajcie się, cześć.